przegrywamy w ostatnim meczu w tym roku i ta perspektywa na wiosnę chyba jakoś tak nie rysuje się wesoło. Zgadza się, przegraliśmy i urlopy będą naprawdę mało wesołe. Jednak myślę, że dobrze, że ta liga dobiegła końca. Niestety przygoda z pucharem również. Można powiedzieć, że te 8 ostatnich meczy nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. No i nie ma co ukrywać, po świętach musi być lepiej. Zawodnicy, klub, sponsor, wszyscy będą niezadowoleni. Każdy czuje niedosyt. Także z jednej strony cieszę się, że to wszystko się skończyło. Ale nie czujemy niedosyt. Przyjechaliśmy tu zdobyć bramkę, przedłużyć pasę w pucharze. Historyczny dla klubu półfinał był blisko, a jednak się nie udało. Co dzisiaj miała Arka, a czego zabrakło Bytowi? Bytowi zabrakło na pewno decyzyjności, skuteczności w kontratakach. Nie było końcowego strzału. Dobrze zaczęliśmy ten mecz. Strzał Mateusza Klichowicza, który minimalnie chyba otarł słupek nawet. To jedyne, co zapamiętałem. Potem mało dośrodkowań, mało razy postraszyliśmy bramkarza Arki. Wydaje mi się, że broniliśmy się ambitnie, ofiarnie, ale ostatecznie nie jestem przekonany, żebyśmy byli zespołem lepszym. Siedziała nam w głowie zaliczka z pierwszego meczu. Plan był taki, żeby strzelić jedną bramkę i wtedy na pewno Arka straciłaby polot, straciłaby nadzieję. Tak naprawdę do ostatniej minuty walczyliśmy o tą bramkę, ale się nie udało i odpadamy.